Panie ministrze, pierwszy raz w tej hali? Tak, zdecydowanie tak. Jakie wrażenia? Fantastyczne emocje. Szermierka to jest piękna dyscyplina, niezwykle szlachetna. No dzisiaj mieliśmy fantastyczne emocje. Jestem zachwycony tym turniejem, bo on łączy zarówno ten wymiar edukacyjny, sportowy, jak i też patriotyczny. No bo turniej z okazji Święta Niepodległości, 98. rocznicy odzyskania niepodległości, więc wszystkie te piękne cechy, które łączy, które daje nam sport, no, zawierają się w tym turnieju. Organizacyjnie? Fantastycznie. No, ja tutaj chwilę czoła przede wszystkim tym wszystkim pasjonatom, którzy pracują przy organizacji tego rodzaju imprez sportowych. Właśnie sport, piękne sporty. Sport wyczynowy rodzi się właśnie w takich miejscach, w takich małych i średnich klubach sportowych. To tutaj rodzą się mistrzowie, tutaj pracują pasjonaci sportu, więc warto tego rodzaju inicjatywy wspierać. Ja się cieszę niezwykle, że mam zaszczyt i przyjemność patronować temu przedsięwzięciu. Mam nadzieję, że w kolejnych latach ten turniej będzie się rozwijał w tym aspekcie też sportowym. Może też pójście w kierunku turnieju międzynarodowego. Życzę szczerze tego organizatorowi, zapewniam o wsparciu. No właśnie, idea jest taka, jak on powiedział, małe miejsce, a będzie turniej międzynarodowy za 2 lata na stulecie niepodległości Polski. Realnie mają szansę? Oczywiście, że tak. No to jest kwestia organizacji. My jako resort możemy też wesprzeć organizacyjnie, finansowo tego rodzaju przedsięwzięcie. Są takie możliwości, więc zachęcam organizatorów do tego rodzaju działań.